będzie o modelu, który nie udało nam się, nie zdążyliśmy tydzień temu powiedzieć, model dotyczący symulacji płynów, zachowań stadnych i trochę o algorytmach genetycznych. I to są takie pięć rzeczy, które chciałbym rozpocząć. Nie wszystkie dzisiaj pewnie się uda. Bardziej wolałbym, żebyście mieli taki ogólny ogląd, czy te techniki są. One już oczywiście nie dotyczą ćwiczeń. Na ćwiczeniach robimy model Spring Mass System i na tym kończymy nasze projekty i zadania, więc tutaj o tym będziemy rozmawiać jutro. No, można się zrelaksować i prawda, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Starałem się to zrobić bardziej na zasadzie takiego trochę pokazu różnych technik, żebyście zobaczyli, co ewentualnie można z tym zrobić, bo ja uważam, że każda z nich jest w Waszym zasięgu, to one nie są jakieś bardzo skomplikowane fizycznie, mimo że niektóre równania mogą tak wyglądać, to są rzeczy proste. One w kodzie komputerowym przekładają się zwykle na kilka innych kodów, można sobie o tym doczytać, szukać informacji i do tego zachęcam. No, każda z tych rzeczy jest naprawdę ciekawa, więc mam nadzieję, że Was do tego przekonam. Ostatnio skończyliśmy na tym. To był film, puszczałem Wam fragment filmu z bajki Shrek, gdzie Shrek kąpie się pod prysznicem. Tam chodziło o to, że użyta została symulacja metodą cząstki w komórce. Ja o tej symulacji i o tej metodzie mówiłem w zeszłym tygodniu. Na tym zakończymy ten temat, ja nie będę głębiej wchodził, tutaj wymaga to oczywiście, żeby ktoś z tym zaczął pracę, to wymaga trochę więcej lektury i tak dalej, ale to nie jest moim celem, żeby tutaj przedstawiać w komplecie tą metodę, bo to zajęłoby ze trzy wykłady, podejrzewam, tak byśmy nie skończyli, ale jakby kogoś interesowało, no to metoda ta jest dobrze opisana, mogę podać materiały, źródła, można sobie z tym pracować. To był Shrek, ale jest metoda, która jest prostsza i która wszystkich Was zapewne zainteresuje, bo ona się łączy trochę z programowaniem gier komputerowych i programowaniem efektów w czasie rzeczywistym i nie tylko. To jest metoda cząstek rozmytych, Smooth Particle Hydrodynamics. To jest model symulacji płynów, który nie jest być może zbyt dokładny fizycznie i stąd na przykład w fizyce używa się go czasem, ale nie jest on jakimś takim, powiedziałbym, rozwiązaniem state of the art, jeśli chodzi o dokładność, o precyzję, o zagadnienia inżynierskie, chociaż też pokażę Wam, są firmy, które na tym budują swój, że tak powiem, potencjał, ale na przykład w grach komputerowych często można ją zobaczyć. W jakich to zaraz pokażę. Żeby coś wiedzieć o tym, to tak mniej więcej przynajmniej, to trzeba umieć umiejscowić tą metodę gdzieś. Ja sobie tutaj uprościłem trochę taki obraz, który ja mam przed oczami, a który też trochę bardziej skomplikowany dalej Wam pokażę. To jest to, jak metody symulacji płynów, czyli rozwiązywania równań ruchu, cieczy i tak dalej, jak można na nie spojrzeć, jak można je podzielić. Jednym z podziałów jest podejście mikroskopowe albo makroskopowe. Podejście mikroskopowe to jest tutaj od dołu, czyli podejście takie, że symulujemy ruch pojedynczych cząstek w płynie. Możecie sobie wyobrazić, że jak macie szklankę wody, to ta woda składa się z cząsteczek. Te cząsteczki się poruszają, każda z nich ma jakieś równania ruchu, one oddziałują między sobą i te równania można opisać. I wtedy to jest podejście takie właśnie od dołu, dynamika molekularna. Drugie podejście, ja bym powiedział, że takie od góry od dołu nie znaczy lepsze, gorsze oczywiście, to jest po prostu inny sposób spojrzenia na problem. Inne podejście to jest rozwiązanie równań Navier-Stokesa. To są równania nieliniowe, w fizyce, dobrze ugruntowane. One są równaniami opisującymi płyn w bardzo takim ogólnym znaczeniu, ale ich rozwiązanie numeryczne sprawia problemy, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie równanie, rozwiązywanie, sprawia problemy szczególnie w zastosowaniach takich jak gry komputerowe albo jakieś, nie wiem, wizualizacje czasu rzeczywistego, efekty specjalne i tak dalej. No bo tam trzeba tworzyć siatki obliczeniowe, te siatki, ich tworzenie kosztuje czas i tak dalej. Więc oczywiście mądrzy ludzie wymyślili różne metody pośrednie i jedną z nich jest Smooth Particle Hydrodynamics, która jest gdzieś pomiędzy, ja bym powiedział, że jest bliżej tej dynamiki molekularnej tutaj, tak? To jest metoda, w której są cząsteczki, ale to nie są pojedyncze cząsteczki płynu, czyli wody, nie wiem, na przykład H2O, takie bardzo mikroskopowe, tylko one są czymś troszeczkę na wyższym poziomie abstrakcji. To są takie cząstki, które reprezentują grupy cząstek, a ogólna idea jest taka, że pojedyncza cząstka modelu Smooth Particle Hydrodynamics to jest, no to jest bardziej skomplikowany obrazek, zaraz,
taka pojedyncza cząstka metody Smooth-Particle Hydrodynamics, która w kodzie jest, ma po prostu pozycję x, y oraz różne własności, które ze sobą niesie, to ona reprezentuje tak naprawdę jakiś fragment płynu, który jest rozmyty w przestrzeni. Okay? To taka podstawa, jeśli chodzi o tą metodę SPH. Okay? Ktoś słyszał w ogóle o tej metodzie przed wykładem? Ręka do góry, ciekawy jestem. Ktoś w ogóle o metodzie SPH słyszał? To w GameDevie jest używane, nie? To w tym kontekście... Na poprzednim wykładzie powiedziałem dwa słowa, no na pewno, ale jakby to w sumie jestem zdziwiony, że w ogóle nie, dlatego że ona akurat w takim środowisku gamedevowym, gdzieś tam związanym trochę z silnikami fizycznymi czy programowaniem gier, to istnieje. No ale dobra, to się dowiecie tutaj. W każdym razie tutaj jest bardziej skomplikowany taki obrazek, ale mam nadzieję, że teraz widząc ten poprzedni, to nie będzie tak strasznie straszył. Macie metody takie podstawowe służące do dyskretyzacji równań nawiera Stokesa i to są metody tych różnic skończonych, objętości elementów skończonych, no i od dołu, od dynamiki molekularnej idąc, to są metody gazów sieciowych, gazu sieciowego Boltzmana, tak zwana metoda dysypatywnej dynamiki cząstek. Nie bójcie się, to są po prostu kolejne metody, które jakby pozwalają na rozwiązanie równań przepływu w różny sposób, no i wśród nich istnieje również SPH, nie? To jest taka metoda, która też ma swoje własności. I tutaj macie ten obrazek, który tu narysowałem, tylko bardziej już pokazujący mniej więcej schemat działania tego modelu, bo to jest model oparty o cząstki, czyli tak naprawdę to będą cząsteczki, które podobnie jak w tych solwerach, które macie do Particle Systems, czy solwerach, które piszecie sobie teraz w tych swoich kodach do Spring Mass System, to są po prostu cząstki posiadające wektor prędkości, niosące trochę więcej informacji faktycznie ze sobą, czyli każda cząstka ma przypisaną jakieś wielkości fizyczne, które ją opisują. I, no i jakby z tych konfiguracji cząstek można różne rzeczy liczyć. To nie będzie znowu wykład, na którym krok po kroku opiszę każdy jeden element tego. Mam nadzieję, że pewne główne idee tutaj przenikną. Kogoś zakręci efekt, który pokażę na końcu, to mam nadzieję, że wtedy usiądzie i po prostu mu się zachce coś takiego robić, bo oczywiście widząc zrównania pewnie w tej chwili wszyscy mi zaśniecie. Ale zachęcam do tego, żeby się wszystkiego jeszcze skupić, bo one są jeszcze na tym poziomie bardzo podstawowe. To, co widzicie tutaj, to jest funkcja, to W-poly. To jest funkcja, która jest taką funkcją, która opisuje ten rozkład w przestrzeni dla pojedynczej cząstki. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mielibyśmy jedną cząsteczkę w naszym układzie, czy to jest jednowymiarowy układ, czy dwuwymiarowy, czy trójwymiarowy, to ta funkcja W-poly, która jest tutaj, czyli funkcja, która ma tak naprawdę jeden parametr, to jest funkcja, która ma parametr R, czyli odległości, mówi nam, jaka jest wartość tego W-poly w odległości R od danej cząstki. Czyli mając jedną cząstkę i idąc sobie z tym R-em od nieskończoności do zera, czyli do punktu, w którym ta cząstka jest, będziemy mieć po prostu jakiś tam wykres, który jest zwykle albo takim właśnie gaussianem, funkcją typu Gaussa, albo to może być funkcja liniowa, bo te funkcje opisujące pojedynczą cząstkę, czyli rozkład tej cząstki w przestrzeni, mogą być różnego typu. To mogą być funkcje takie liniowe, mogą być funkcje, które się gładko zachowują. One w literaturze są zwane kernelami. Czyli jak weźmiecie sobie jakiś artykuł o SPH do ręki, do czego zachęcam, oczywiście, jakiś o implementacji czy czegoś, to będziecie czytać, że to jest kernel, może być taki, może być śmaki. I to jest bardzo prosta funkcja. No, nie ma żadnej filozofii, to jest, się pisze jedną funkcję, dwie linijki z jednym ifem, która po prostu daje zero dla czegoś poza tym odległością d, tak, i tą wartość dla r znajdującego się w tym zakresie. I teraz, okej, okay, no to mamy ten kernel załatwiony, nie? Dla pojedynczej cząstki wiemy, jaki ten kernel jest. A teraz, używając tych kerneli, bo pytanie, na jakie chcemy tutaj odpowiedzieć, jest SPH na nie daje jasną odpowiedź, jest takie, że jak mamy grupę cząstek, czyli mamy cząsteczki w przestrzeni, każda z nich opisuje tak naprawdę, jest opisywana przez taki rozkład w przestrzeni, czyli abstrakcyjnie, schematycznie, dosyć jednowymiarowo narysuję po prostu te funkcje, które każda z tych cząstek opisuje. Czyli mamy tak naprawdę informację o tym, jak w całym układzie rozłożona jest na przykład gęstość płynu.
No bo jeżeli jedna cząstka to nie jest cząstka punktowa, tylko ona ma jakiś rozkład w przestrzeni, czyli jest rozmyta, stąd jest smooth particle hydrodynamics, czyli hydrodynamika cząstek rozmyta. Jeżeli one są rozmyte w przestrzeni, to ja jestem w stanie na przykład dla tego punktu policzyć, jaka jest gęstość płynu w tym punkcie, mimo że tutaj żadnej cząstki nie ma. Wiecie, do czego ja zmierzam? Mamy układ cząsteczek, powiedzmy 50, które sobie latają po naszym przestrzeni, nie wiem, są na przykład w szklance wody, a ja jestem w stanie pomiędzy nimi wziąć punkt i zapytać, jaka to jest gęstość, jaka to jest prędkość, jaka to jest temperatura, cokolwiek. W ten sposób kod takiej symulacji jest bardzo prosty, a możliwe jest zasymulowanie płynu. W jaki sposób, to zaraz pokażę. I teraz jak policzyć na przykład gęstość w danym punkcie? To gęstość w danym punkcie reprezentowana jest wzorem, który jest tutaj po prawej stronie. To jest suma wartości tej funkcji kernela dla każdego punktu J naszej symulacji, tak, w odległości tej X od danej cząstki, przemnożony przez masę pojedynczej cząstki. Czyli powiedzmy, że ta cząstka to jest cząstka numer 1, 2, 3, 4, 5, prawda? I teraz liczymy sobie to ρ w punkcie jakimś x, niech to będzie mój punkt x, prawda? No to to ρ w punkcie x to będzie po prostu w dla tej odległości, tak, od cząstki 1 pomnożone przez m1, dodać w dla tej odległości pomnożone przez m2, w dla tej odległości, w dla tej, w dla tej. Słuchajcie, mam nadzieję, że to widać, że to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu prób taka średnia ważona z wkładów każdej cząstki. Czyli jak jestem daleko od mojej cząstki, to wkład od niej będzie oczywiście bliski zeru. Jak ja jestem blisko mojej cząstki, to jej wkład do gęstości będzie bardzo bliski jedynce. I w ten sposób można policzyć gęstość. Gęstość jako średnią ważoną z mas wszystkich cząsteczek, ok? I to jest jakby podstawa. Jeżeli to macie w głowie po tym wykładzie, to dla mnie jest minimum potrzebne, żeby stąd wyjść z jakimś sensem bycia tutaj. Bo to, co będzie dalej, to już jest kwestia samego modelowania i może nie jest to aż tak, nie jest to aż tak istotne na tym etapie, niż wiedzieć, jakie są podstawy działania tego smooth particle hydrodynamics. Tu macie przykład, jak to w kodzie wygląda. Wiem, że jako informatycy piszący kod lubicie patrzeć na kod. Ja zresztą zawsze, jak widziałem kawałek kodu, to mi się rozjaśniało, kurczę, jakie to jest proste. Więc to jest proste, bo to jest tak naprawdę, to jest kawałek mojego kodu, w którym smooth particle hydrodynamics jest zaimplementowane, gdzie liczę właśnie gęstość. Czyli przebiegam tak naprawdę po wszystkich cząsteczkach mojego układu. Tych cząsteczek jest tutaj n. Jeżeli, okej, i to liczę oczywiście dla i tej cząstki, czyli ja mam tak naprawdę tutaj policzoną gęstość dla i tej cząstki mojego układu. I ta gęstość jest równa, liczę w ten sposób. Liczę sobie odległość pomiędzy i tą i jotą cząstką. Następnie, no to d jest moją odległością. Jeżeli to d jest mniejsze od jakiegoś rozmiaru kernela H, to wtedy sumuję, że ρ dla tej cząstki to jest masa razy to w poli od d. Troszeczkę tu jest, ja nie powiedziałbym, że zamieszane, no zamieszane jest w tym sensie, że ja liczę dla i tej cząstki, nie? A nie w punkcie xy. Mógłbym w dowolnym punkcie xy to policzyć, prawda? A nie w punkcie px, py mojej cząstki. Czyli ja tutaj tak naprawdę to, co wykonuję w tym fragmencie kodu, to jest liczenie gęstości dla jakiejś i tej cząstki. Czyli dla tej cząstki liczę sobie, jaka jest gęstość pochodząca od tych wszystkich cząstek w układzie. Bo to też trzeba zrobić oczywiście, co nie? Wiedząc, ja chcę wiedzieć, jaka jest tam gęstość dokładnie w tym punkcie. No i to jest dokładnie ten wzór, który jest tutaj na górze, co nie? Dobra. Czy są jakieś pytania do tego fragmentu? Ktoś ma, to proszę się nie wykrępować, podnieść rękę, zapytać. Czyli jeszcze raz, to wygląda tak, a teraz czemu jeszcze ten slajd? Dlatego, że on pokazuje, jak policzyć dowolne pole fizyczne dla takiego zestawu cząstek. Teraz popatrzcie, każda cząstka może nieść informację o prędkości. Jeżeli cząstka niesie informację o prędkości, czyli na przykład tutaj mamy jakieś V1, tu mamy jakieś V3, tu mamy jakieś V4, tu mamy jakieś V2, to możemy sobie, wykonać średnią ważoną, tu jest jeszcze podzielone przez ρ w tej cząstce, dlatego ja to ρ liczyłem dla każdej cząstki, bo ja je potrzebowałem. Można wykonać średnią ważoną z tym kernelem, wyliczając dowolną wielkość A. Ta dowolna wielkość A to może być wektor, czyli na przykład prędkość, składowe x, y, z, to może być temperatura, kolor, cokolwiek. W
ten sposób można interpolować dane z całego mojego układu, z całego mojego układu, no to już jest tak zamieszane, że oczywiście z całego mojego układu cząstek, prawda? Czy mamy układ tam n cząstek i w dowolnym punkcie przestrzeni jesteśmy w stanie policzyć dowolną wielkość fizyczną. I to jest piękne, bo mając coś takiego, możemy wyznaczać pola prędkości, ruszać po tym układzie i tak dalej. Czyli to jest jakby podstawa. Okej. Okay. Teraz często zdarza się w fizyce, że musimy policzyć coś, co... ja nie mówię, powiedziałem w fizyce, ale oczywiście chodzi mi nie tylko o fizykę, ale też na przykład o jakąś symulację, w której musimy liczyć coś więcej niż tylko takie proste wielkości fizyczne. Musimy policzyć gradient. Gradient to jest coś, co pozwala nam na przykład stwierdzić, jak szybko się porusza cząstka, jakie ma przyspieszenie, co się z nią może stać za chwilę i tak dalej. I taki gradient to jest podstawowa taka podstawowa operacja matematyczna, często spotykana właśnie w symulacjach również tutaj. I żeby taki gradient wyliczyć, to po prostu liczymy sobie wcześniej gradient naszego kernela. I to jest wszystko. Czyli pochodną, pochodna. To jest pochodna, tylko że na elementach składowych wektora, prawda? Czyli gradient. I wyliczenie czegoś takiego to też w kodzie byłaby podobna funkcja, która po prostu liczy, tylko że z innego wzoru. Czyli innymi słowy, żeby policzyć pochodną w naszym modelu, to bierzemy sobie ten wzór, różniczkujemy go, czyli robimy pochodną i tą pochodną używamy do liczenia tej sumy ważonej w tym miejscu, nie? Okay? To jest tego typu zabawa i to znowu nie są żadne cuda tutaj naprawdę do zaimplementowania, jest bezpośrednie. I teraz w jaki sposób działa metoda SPH? Tu macie przykład układu, który jest, znaczy warunku początkowego, czyli tak będzie wyglądała symulacja, że mamy obszar, w którym rozkładamy sobie cząsteczki w takim bloku płynu. Ten płyn ma tutaj oczywiście powierzchnię swobodną. Tu akurat w tym przykładzie, który pokażę, nie ma żadnego modelu na powierzchni swobodnej. Te modele oczywiście one mają pewne rozszerzenia. To jest tak, że to, co ja tutaj pokazuję, to jest wersja podstawowa, ale już na tej wersji podstawowej ta powierzchnia swobodna będzie istniała z definicji. Sama z siebie się będzie zachowywać w fajny sposób. Trochę się tam będą takie rozbryzgi robić, zaraz zobaczycie. I teraz to, co my będziemy rozwiązywać, to jest równanie, które macie tutaj na górze. To jest pochodna prędkości po czasie, jest równa jakimś siłom, które działają w płynie. I teraz zwróćcie uwagę, że to jest to, co robimy tak naprawdę w jakichś systemach typu Particle Systems, że to, co jest po lewej stronie, to jest przyspieszenie, bo to jest pochodna prędkości po czasie dla każdej cząstki, a to, co jest po prawej stronie, to jest siła przez masę. Mamy gradient ciśnienia, stąd gradient jest potrzebny, to co pokazywałem. Mamy grawitację, to po prostu dodajemy tak jak w Particle Systems, tak? Stały wektor przyspieszenia. No i mamy lepkość. Ten człon lepkościowy to jest podobnie, po prostu robimy drugą pochodną w podobny sposób z kernela, zaraz to pokażę w szczegółach. I w ten sposób mamy analogię pomiędzy przyspieszeniem cząstki, znaczy pomiędzy drugim prawem dynamiki Newtona, czyli siły działające na daną cząstkę, dają jej przyspieszenie, a naszym równaniem hydrodynamiki, które jest na górze. Jak policzyć te siły, to oczywiście dwa słowa powiem. I tutaj macie przykład, jak to będzie wyglądało w kodzie, więc to pokazałem po to, żeby Wam pokazać fragment kodu faktycznej symulacji SPH, w której nie ma nic więcej niż to, co mieliście w Particle Systems, czyli liczymy sobie najpierw siły. Te siły będą tutaj dwie. Tu akurat w tym przypadku będą dwie, tam nie ma, grawitacja była dodana, grawitacja jest dodana tutaj od razu na poziomie przyspieszenia, czyli mamy siłę pochodzącą od ciśnienia, mamy siłę pochodzącą od lepkości. Przypomnę, ciśnienie to jest to, lepkość to jest tutaj, nie? Czyli już dwa człony mamy załatwione. Jak je policzyć, to pokażę oczywiście, jak policzyć te składowe. No i do tego mamy przyspieszenie, gx, gy. I to nam załatwia prawą stronę równania. W ten sposób mamy przyspieszenia dla konkretnych cząsteczek. Liczymy sobie prędkości nowe z przyspieszeniami i przesunięcia, zwykłe całkowanie Eulerem. Nic więcej. Okay. Dobra. I teraz ciśnienie. Więc ciśnienie, tutaj jest taki wzór, który już został matematycznie przerobiony, bo on musi być symetryczny. Tam chodziło o to, że ciśnienia jakby działające na dwie, pomiędzy dwoma punktami muszą być, ono musi być po prostu symetryzowane, więc to równanie trzeba przyjąć jako dane, czyli te dwie wartości, ciśnienie działające na te dwie cząsteczki powinny być tutaj wsadzone i to równanie to jest po prostu, że siła to jest minus masa danej cząstki
ciśnienie na pierwszą, na drugą, podzielone przez dwa razy ρ i gradient naszego kernela, przy czym tutaj ten kernel to nie jest W poli, ten, który był wcześniej, tylko po prostu inny typ kernela, czyli inny wzór. O, jakby trochę z praktyki i z takiego też empirycznego doświadczenia z tymi modelami wynika, że nie wszystkie kernele dobrze działają na przykład na tym członie ciśnienia, lepiej jest użyć takiego, nie? To W-spike, one są w literaturze podane, więc jak sobie zajrzycie, to tam równania są. I do tego potrzebujemy mieć te wartości, PI i PJ, to są wartości, bo to jest jedyna rzecz, której tutaj nie ma, nie? Po prawej stronie masę mamy, ρ mamy, pokazałem wam jak policzyć, no i wystarczy nam PI i PJ znać. No to P liczymy z równania łączącego gęstość, to jest równanie stanu łączące ciśnienie z gęstością płynu. Płyn SPH jest płynem delikatnie ściśliwym, czyli tam będziemy mieć takie efekty kompresowalności, no oczywiście kosztem, znaczy to jest koszt, który ponosimy niestety tutaj w tych modelach, ale są rozszerzenia, które to eliminują. Ale jakby stąd bezpośrednio możemy wziąć nasze ciśnienie, to ρ0 to jest po prostu jakieś ρ w stanie równowagi, k to jest po prostu stała, no i mamy wszystko, ρ mamy, bo żeśmy je policzyli, nie? Czyli jesteśmy w stanie policzyć ciśnienie działające w danym punkcie płynu naszego SPH. Dobra, czyli teoretycznie, znaczy w praktyce dałem wam komplet informacji do tego, żeby napisać własną symulację. Tutaj nie ma nic więcej. Wszystkie te informacje są w zasadzie podane, został nam tylko człon lepkościowy viscosity i to jest człon, który tak wygląda w tym równaniu matematycznym, a tak zapisany już przy pomocy kerneli, czyli mamy tutaj znowu różnicę prędkości pomiędzy dwoma punktami. Skąd ten człon lepkościowy wynika? No wynika z fizyki płynów. Jak mamy dwa punkty, które poruszają się z różną prędkością, to pomiędzy nimi zachodzi tarcie. To jest takie tarcie styczne pomiędzy warstwami płynu, no i to bezpośrednio przekłada się na taki kod. Tu znowu mamy inny ten kernel, to jest kernel, który ma po prostu też inny kształt, zwykła funkcja, ok. Tych kerneli już nie będę pokazywał, podsumuję tylko komplet informacji, więc w tym przypadku SPH mamy podejście Lagrange'a, są to ruchome punkty. Każda cząstka reprezentuje pewną objętość cieczy, czyli niesie informację na temat rozkładu, gęstości i innych własności płynie. Wielkości fizyczne są interpolowane po sąsiadach. Ja nie powiedziałem o tym, ale jak tych cząstek jest dużo, to oczywiście nie robi się tak, że się po wszystkich leci i szuka, znaczy i uśrednia, tylko bierze się jakiś promień odcięcia i po prostu robi się tylko po najbliższych sąsiadach, po to, żeby trochę przyspieszyć. Ok. I teraz. I to rozmycie, no tu akurat jest znowu W, jakiś default z jakiejś pracy wzięte, nie ma znaczenia. W tym przypadku znowu mamy do czynienia z takim typem kernela typu Gaussa. Dobra, no to teraz efekty. Aha, jeszcze nie. Algorytm SPH już będzie w działaniu zaraz. Wam pokażę. Algorytm jest krótki i bardzo jasno pokazuje to, co żeście do tej pory robili. Czyli mamy cząsteczki, liczymy sobie gęstości cząsteczek z tych kerneli rozmycia. Obliczamy siły działające na jedną cząstkę, na każdą pojedynczą cząstkę w układzie. To jest ciśnienie, lepkość i siły powierzchniowe niekiedy też. Tutaj nie było nic o siłach powierzchniowych. Przesuwamy cząstki, najczęściej schemat Eulera. Koniec. Teraz jak to wygląda w działaniu? Więc pokażę wam teraz kilka symulacji właśnie SPH. Najpierw taką, która ilustruje trochę ten kod, który wam pokazałem, bo to jest dokładnie kod, który widzieliście. Więc ta symulacja wygląda tak. I to jest faktycznie zachowanie płynu, to rozwiązuje równania przepływu, takie jak wam pokazałem. Widać te efekty kompresowalności, nie? To tak troszeczkę się tak zategowuje. Tego oczywiście chcielibyśmy uniknąć. Niekiedy się wprowadza różne rozszerzenia do modelów, delikatnie się modyfikuje te kernele, ale taka symulacja jest absolutnie w waszym zasięgu. To jest tylko kwestia przysiąść i delikatnie te pojedyncze klocki sobie popisać, a potem dobrać parametry. Tu nie ma naprawdę żadnego układu równań liniowych, jakiejś metody elementów skończonych, nic takiego. To jest naprawdę symulacja, którą jak ktoś zrobił porządnie Particle Systems, to jest w stanie sobie spokojnie wziąć i powtórzyć i wtedy na przykład zaczyna się fajna zabawa, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład wziąć sobie taki układ i na przykład nalać sobie tego płynu, zrobić kropelkę, która wpada, nie? Albo na przykład zrobić sobie jakiś, nie wiem co, labirynt,
i na przykład zrobić tutaj wpływ takich cząstek, które się cały czas dodają, tak? I nie wiem, jakiegoś chopka, który je zjada i ja nie mam pojęcia, wymyślam już, nie? To oczywiście wam to pokazuje takie techniczne rzeczy z tym związane, ale to można przekuć w wiele fajnych rzeczy, nie? Dobra? I teraz jeszcze kilka...